Państwo. Kolejny punkt, Państwa ulubiony, wolne głosy i wnioski. Szanowni, nawet nie zdążyłem przekazać komunikatów, a już mamy listę mówców. Ale pozwolicie, że ja zacznę. Szanowni Państwo, wpłynęło pismo Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą, które zaprasza do udziału w 19 kwestii cmentarnej. Przeprowadzenie zbiórki planowane jest w dniach 30 października i 1 listopada. Osoby chętne mogą zgłaszać się do pani Aleksandry Kowalskiej, dyrektor Powiatowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole. Pismo też zostało udostępnione w naszym informatorze e-sesja. Szanowni Państwo, informuję również, że w dniu 13 października został utworzony nowy klub w Radzie Miejskiej Koła pod nazwą Klub Zjednoczona Prawica. Przewodniczącym klubu został pan radny Artur Szafrański, członkowie to pani radna Ewa Lewicka, pan Marcin Janiak oraz pan radny Jarosław Tomczyk. Wpłynęło pismo też od klubu Koło Bez Kantów, które informuje, że przewodniczącą klubu została pani radna Halina Musiałek. Z tego miejsca składam pani serdeczne gratulacje i życzę owocnej pracy na rzecz miasta i jego mieszkańców. Jejku. Wiedziałem, że ulubiony punkt, dlatego widzę, że lista zapełniona. Dobrze, szanowni państwo, w takim razie oddaję państwu głos. O głos prosił pan radny Grzegorz Gibaszek. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Ja tylko poproszę pana naczelnika o pomoc, bo chcę na chwileczkę uruchomić ekran. I ja dosłownie 5 minut chcę państwu przedstawić bardzo ciekawy projekt. Zanim się uruchomi, drodzy państwo, ekran, ja powiem króciutko. 21 października mieliśmy posiedzenie naszej Komisji Prawa i Porządku Publicznego, gdzie uczestnikiem tej komisji był zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Ośrodek zajmuje się nie tylko zdawalnością, egzaminami na prawo jazdy, ale szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Poprosiłem tutaj pana dyrektora na nasze spotkanie, ponieważ, drodzy państwo, wielokrotnie chyba nie ma tutaj radnego, który by nie podjął tematu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mam tu na myśli bezpieczeństwo pieszego, uczestnika, czyli poruszającego się pojazdem, rowerem, hulajnogą i tak dalej. Taki prosty przykład, drodzy państwo, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, jeżeli dziecko ma poniżej 7 roku życia i jedzie z dorosłym rowerem, czyli dziecko na rowerze i dorosły na rowerze, a mamy ścieżkę rowerową i chodnik dla pieszych, to ci dwoje użytkownicy są traktowani jako piesi i powinni poruszać się po chodniku, a nie po ścieżce rowerowej. Drodzy państwo, 100 milionów. Pan dyrektor przedstawił nam bardzo ciekawy projekt, który będzie ogłoszony, czy też konkurs tego projektu będzie ogłoszony na początku 2022 roku. 100 milionów, czyli to jest ten cały budżet tego projektu. Projekt nosi nazwę Bezpieczny Pieszy, doposażenie przejść dla pieszych, balustrady, progi zwalniające, wyświetlacz czasu i prędkości oraz miasteczko rowerowe. To miasteczko rowerowe jest miasteczkiem mobilnym. Może być rozkładane, że tak powiem kolokwialnie, na sali gimnastycznej, czyli pomieszczeniu zamkniętym, ewentualnie w pomieszczeniu otwartym. Z tego miasteczka mobilnego mogą korzystać dorośli, dzieci, ale przede wszystkim jest dedykowane do młodzieży wczesnoszkolnej i takie miasteczko nieodpłatnie, od razu powiem, nieodpłatnie pan dyrektor jest w stanie nam pokazać jak to miasteczko działa. Oczywiście partnerem do tego projektu byłaby też Komenda Powiatowa Policji w Kole. Pan komendant wyraził jak najbardziej akcję, są tutaj policjanci potrzebni, chociażby do kierowania ruchem w tym miasteczku. To miasteczko, jak powiedziałem, jest mobilne, można je jeszcze doposażać. Jakbyście państwo chcieli zobaczyć w powiecie tureckim takie miasteczko było pokazywane. Mówię, pan dyrektor jest nam w stanie pokazać to miasteczko nieodpłatnie. Zaraz powiem dlaczego. Mówię, bardzo interesujący projekt. Pozwolę sobie troszeczkę to przesunąć.
Jak Państwo widzicie, w tym projekcie jest doposażenie szkół, ale nie tylko, czyli te przejścia dla pieszych, bariery i tak dalej, tak? Ale również jest dedykowany ten projekt, jak Państwo widzicie, dwa główne cele. Mówiłem o tym miasteczku, czyli te rozwiązania, jeśli chodzi o infrastruktury ruchu drogowego, przepisu ruchu drogowego, poruszania się po ścieżkach, poruszania się po przejściach, korzystanie z sygnalizacji świetlnej. Jest ten projekt dedykowany dla najmłodszych, dla młodzieży i dla dorosłych, drodzy Państwo. W ramach tego projektu są również prowadzone, jak powiedziałem, prelekcje dla osób dorosłych, żeby zapoznać je ze zmianami przepisu drogowego, jak się poruszać jako rowerzysta, jako pieszy, jako osoba korzysta z hulajnogi, jako osoby, które są z dziećmi, z młodzieżą. Mówię, jest wiele różnych przepisów, które się zmieniają na bieżąco i teraz powiem Państwu tak. Tak jak powiedziałem, jest projekt w budżecie, zakłada 100 milionów złotych. Co jest istotne, nie ma ograniczeń kwotowych, czyli jeżeli ktoś napisze projekt na 100 milionów złotych, tak, może dostać te 100 milionów. Może dostać 40 tysięcy i dalej. Mówiłem o tym miasteczku. Dlaczego, drodzy Państwo? To miasteczko kosztuje około 40 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o wkład własny, to jest zaledwie 15%. Możemy uzyskać dofinansowania do 85%. Powiem tak, ja wczoraj odbyłem takie spotkanie robocze z panem dyrektorem odnośnie szczegółów tego wniosku, szczegółów tego projektu. Pan dyrektor obiecał, że jeżeli taki wniosek napiszemy, na pewno pomoże nam w napisaniu takiego wniosku. Nie powiem, że będzie promował ten wniosek, ale użyczy swoich pracowników, sam się zaangażuje. Powiem tak, z mojej strony ja też, jeżeli byśmy zaakceptowali ten wniosek, jeżeli pan burmistrz zechciałby w projekcie na 2022 rok chociażby zabezpieczyć te 6 tysięcy czy 7 tysięcy, bo tyle kosztuje miasteczko i to byłby nasz wkład własny, jesteśmy w stanie takie miasteczko zakupić. To miasteczko byłoby do użytkowania przez wszystkie szkoły podstawowe i nie tylko. Mówię, jest to miasteczko mobilne, można to miasteczko jeszcze rozbudować, ale przede wszystkim też kwestia przejść dla pieszych, to co było w pierwszym celu, przejść dla pieszych, bariery, oznakowanie właściwe przejść dla pieszych. Przecież mamy przepisy mówiące o tym, że nie wolno używać telefonów komórkowych na przejściach, nie prowadzimy rozmów, nie piszemy SMS-ów. W tej chwili w wielu miastach naszego kraju ukazały się specjalne oznakowania, jeśli chodzi o przejścia dla pieszych, ostrzegające pieszych: wyłącz telefon, odłóż telefon, może zginąć. Czy też wiele innych napisów, które ostrzegają tych pieszych. Myślę, że jest to bardzo ciekawy projekt. Jak ja mówię sam osobiście, sam jestem chętny, jeżeli pan burmistrz się wyrazi zgodę, do takiego zespołu przystąpić. Będę wspierał i merytorycznie, i wszelką inną pomocą taki projekt. Myślę, że jest wart ten projekt akceptacji przez państwa, rozpatrzenia, bo mówię, możemy, jeżeli to miasteczko byśmy pokazali państwu, a jest taka możliwość i w każdej chwili, kiedy państwo się zgłosicie, chociażby nasz MOSiR, tak, gdzie byśmy wykorzystali tą przestrzeń, zachowując oczywiście wszelkie reguły covidowe, żeby nie doszło do, mówię, zarażeń i tak dalej. Jak rozmawiałem z panem dyrektorem, w ciągu dwóch czy też godziny jest w stanie pokazać to całe miasteczko dwóm klasom, czyli mamy pięć szkół podstawowych, możemy zaprosić czy po jednej klasie, czy po dwie klasy, oczywiście w odstępach czasowych, przestrzegając reżimów covidowych, pokazać młodzieży, pokazać dyrektorom, czy też innym osobom zainteresowanym, przede wszystkim państwu radnym, żebyście zobaczyli, jak ten projekt wygląda, jak to miasteczko funkcjonuje, a jest naprawdę ciekawe, bo sam to miasteczko widziałem już rozłożone, naprawdę dzieci się rewelacyjnie edukują, bawią się i przede wszystkim zapamiętują to, co im powiedziano w czasie tej edukacji. Ja tyle, jeśli państwo macie pytania do mnie, chętnie odpowiem, jeżeli będę oczywiście znał te odpowiedzi. Także bardzo państwu dziękuję za uwagę, ale myślę, że warto w to zainwestować, tym bardziej szukamy środków na rozbudowę przejść dla pieszych, dla progów zwalniających, tak, dla szeregu innej infrastruktury w naszym mieście, a wiadomo, że tych środków nie ma, tu możemy z tego skorzystać. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Następny z listy, a pan burmistrz, tak, bardzo proszę. Jeśli mogę, tutaj pan radny przedstawił ten projekt. Ten projekt jest dość powszechny, bo już dzisiaj do naszych szkół przychodzą policjanci i te miasteczka rowerowe przedstawiają uczniom.
Ja po prostu no, czekam na oficjalnie, aż będzie ten projekt ogłoszony i dopiero wtedy będziemy wiedzieli warunki tego programu, jakie są w rzeczywistości i jak najbardziej no, będziemy aplikować o takie środki, bo mówię, każde środki są ważne, jak jest okazja pozyskać, to jak najbardziej tak, oczywiście, jeśli tylko ten program będzie już ten, bo to jest fajna sprawa. Wiem od nauczycieli, że te miasteczka są bardzo fajne, uczniowie bardzo fajnie się przy tym bawią, ucząc jednocześnie. Także rzeczywiście tutaj fajny projekt, rzeczywiście tak. Tylko jeszcze, jeśli mogę, proszę. Panie Burmistrzu, z tym, że jeżeli byśmy chcieli w tym konkursie wziąć udział, to jeszcze w tym roku muszą być chociażby w minimalnym stopniu zabezpieczone środki, żebyśmy też wykazali, że takie środki posiadamy w budżecie. To znaczy my czekamy oficjalnie na ogłoszenie tego programu. Jego nie ma, Szanowni Państwo. Jeśli jest program, składa się wniosek, jeśli otrzymujemy pieniądze, wtedy ja zabezpieczam do Państwa Radnych wniosek o zabezpieczenie wkładu własnego i wtedy tych środków dzisiaj nie musimy zabezpieczać już, bo nawet jeszcze nie ma programu oficjalnie ogłoszonego. Jeśli będzie jakaś decyzja pozytywna, że te środki otrzymamy, to oczywiście zwrócę się do Państwa Radnych o zabezpieczenie wkładu własnego. Ale rzeczywiście jest to bardzo fajny projekt. Zresztą pamiętacie Państwo, kiedyś w Parku 600-lecia takie miasteczko stałe było, prawda, rowerowe. Kiedyś sam jeździłem mały potem. Dobrze, dziękuję. O głos prosił Pan Radny Sebastian Kuty. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni i drodzy mieszkańcy, bo w szczególności do mieszkańców też się zwracam. Tu ja też o projekcie. W zeszłym tygodniu, w dniu 21 października odbyło się pierwsze spotkanie do spraw organizacji obchodów jubileuszu Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Marii Konopnickiej z oddziałami integracyjnymi. Nad przygotowaniem całego jubileuszu będzie czuwać komitet powołany do spraw organizacji tego jubileuszu, w którego też wchodzę w skład jako przewodniczący Rady Rodziców i teraz na prośbę pani dyrektor, również moją jako mieszkańca, radnego i przewodniczącego Rady Rodziców, chciałbym powiadomić i poinformować państwa, że obchody będą za 2 lata, w październiku. To niepodległy czas, ale już trzeba zacząć jakby przygotowania do tych obchodów. Chodzi głównie o to, żeby zwrócić się do mieszkańców z prośbą o zapoznanie się jakby z materiałami ewentualnie absolwentów, którzy ukończyli tą szkołę, z jakimiś zdjęciami, pamiątkami z tego okresu. Być może u kogoś w domu są jeszcze pamiątki starsze, o których też nie wiemy. Jest sztandar z 1933 roku, gdzieś tam on może być u naszych mieszkańców. Są 2 kroniki, które zostały pożyczone na inny jubileusz i do tej pory niezwrócone. Może ktoś gdzieś tam coś takiego będzie miał. Także chciałem poinformować, że proszę śledzić media społecznościowe, media kolskie, jeśli chodzi o ten jubileusz. Zostały 2 lata, ale te 2 lata mam nadzieję, że będą na tyle owocne, że zbierzemy jak największą ilość rzeczy. Poza tym będzie też prowadzona zbiórka na ten jubileusz, obchod tego jubileuszu, będą liczne publikacje, gala, bal absolwentów również. Oczywiście też zbieramy środki na sztandar. Sztandar, który jest ciężki, dzieci nie mogą tego sztandaru za bardzo nosić. Poza tym nie już jakby pewne ramy czasowe i hasła, które tam są na tym sztandarze, są już nieaktualne, więc też będzie nowy sztandar. Także chciałem poinformować, zaprosić wszystkich do obchodów, do inauguracji i zapraszam do zbierania tych pamiątek i przynoszenia ich, zapoznania się z obchodami w mediach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ad vocem się pan Brzech zgłosił, tylko że nie wiem do czego. Chciałem tylko jeszcze dodać, bo tutaj akurat razem byliśmy i zapomniał może Sebastian dodać, że wszystkie te pamiątki nie potrzeba zostawiać, tylko będą kserowane albo ten, bo nie dopowiedział, także nie potrzeba ich jako zostawiać, super. Można sobie wziąć, tylko chodzi o ksero albo skan tych pamiątek. Dziękuję za dopowiedzenie. O głos prosił pan radny Adrian Król, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Pierwsza sprawa, panie przewodniczący, panie burmistrzu, mam prośbę, aby pismo starostwa kolskiego odnośnie inwestycji na Konopnickiej zamieścić w systemie e-sesja,
Chciałbym się z nim zapoznać, dlatego że nie tak dawno, jak półtora miesiąca temu, pisałem do starostwa o inne inwestycje drogowe i mój wniosek według właściwości został przekazany do pana burmistrza, a mimo to, że dotyczyło to właściwie inwestycji powiatowych, a teraz nagle starostwo powiatowe z własnej inicjatywy chce realizować inną inwestycję. Stąd chciałbym się zapoznać, więc nie wiem właściwie, kto wychodzi z inicjatywą inwestycji dróg powiatowych, czy to miasto, czy powiat. Druga sprawa, kolego przewodniczący, prosiłbym nie apelować o przywołanie mnie do porządku z uwagi na to, że swoją wypowiedzią sprowokowałem, myślę, że koleżankę Ewą Lewicką, z uwagi na to, że pewne rzeczy zostały przekoloryzowane na temat lat z mojego dzieciństwa. Przy okazji zostały upublicznione moje dane wrażliwe, które są prawem cywilnym chronione. O tym, czy zostałem hospitalizowany, czy nie, to w ogóle nie powinno tutaj paść, więc jeżeli kogoś trzeba przypowołać do porządku, to akurat nie mnie w tej sprawie. I to nie ja pierwszy użyłem słowa czy wyrażenia Prawo i Sprawiedliwość kolegu Jarku Tomczyku, to kolega był pierwszy, a nie ja. A jeśli ma pan słabą pamięć, to proszę sobie to otworzyć. To nie ja na spotkaniu organizacyjnym mówiłem o powadze tej sali. To nie ja wychodzę z klubu, później do niego wchodzę. Ja poglądów, szanowni państwo, nie zmieniłem. Kto mnie zna, oczywiście mogę mieć inne zdanie, nie zgadzać się z kolegą z tego samego klubu, ale ja poglądów nie zmieniam, więc to nie ja powinien zmienić miejsce na piaskownicę, ale co niektórzy inni wziąć grabki, szpadelek i się pobawić, a nie zajmować miejsce na obradach sesji Rady Miasta. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Ad vocem pani radna Ewa Lewicka, bardzo proszę. Panie radny, akurat tak się składa, że zachorowania, jeżeli są i są izolacje, to obejmują grupę, w którym pan przebywał. Wydarzenia się stały czy po sesji, czy w innych sytuacjach. Ja już nie pamiętam szczegółów, na tyle faktów. I to chyba tą wiedzę posiadali wszyscy. I do mnie pan dzwonił też prywatnie w tej sprawie. To tyle w tym temacie. Zgadzam się, że jest ochrona danych osobowych. Nie powiedziałam o hospitalizacji pana, tylko o zachorowaniu, bo nawet nie wiem, czy pan był hospitalizowany, czy nie. A poza tym to nie rzeczywiście jest temat na posiedzenie w tej ważnej sali naszego ratusza. I proszę pana, życzę panu naprawdę zdrowia. I jeżeli pan będzie w moim wieku i pozostanie pan wierny swoim ideałom, jak pan tu zapewnia, życzę panu naprawdę ogromnego sukcesu. Sukcesu zawodowego i społecznego. Nie wiem, co jest powodem, że pan mnie tyka, ale ja już spotkałam się z taką rozmową w innym miejscu innej osoby, która mnie też tykała. Też mi mówiła, że należałam tu, gdzieś byłam towarzystwo, gdzieś po drodze wszystko inne. Nie wiem, jaki to ma związek, jaki macie cel. I ja tu na tej sali też mówiłam o przysiędze naszej jako radnej. Nieważne, panie radny król. Ważne jest dla wyborców, tak. Ale ważna jest dla mnie zawsze osoba. Nieważne, czy ona ma włosy, czy nie ma włosów, czy ma okulary, czy nie ma okularów. Jeżeli czyni dobro drugiemu człowiekowi, to jest dla mnie istotne. A proszę pana, tak jak pan powiedział, jestem dorosłą osobą. Urodziłam się w innej czasie niż pan. Czyli pan chyba jeszcze przed 89 rokiem. Ja dużo wcześniej. I dużo zmian nastąpiło w naszej sytuacji, umysłach, myślach. Idziemy za jakimś dobrym słowem, ideą. Ja też dążę. A też wcześniej mi imputowano, że tak postępuje czy inaczej. Ta inna osoba mi tak mówiła. Tylko życzę z całego serca tej innej osobie też i panu, żeby pan osiągnął, mając 58 lat, bo tyle mam. Tyle sukcesów zawodowych, osobistych, społecznych i tylko tyle. I nie będę się już wypowiadała, panie Adrianie, bo naprawdę pan mnie tyka cały czas. Nie wiem, jakie jest cel, jakie jest zamierzenie,
ale to już przerabiam od 2 tygodni, Szanowni Państwo, i jest mi przykro z tego powodu. Nie będę już ujawniała innych sytuacji, co jest powodem. Zapewniam Was Państwo, że nie będę, ani nie miałam w takich planach, ani zamierzeniach osobistych kandydowania na burmistrza, ani innych rzeczy. Nie wiem, czy to, że poruszam temat ważnym, jakim są mieszkania komunalne, to jest powodem? Jeżeli nie, no to trudno. Proszę mnie dalej obrażać. Dziękuję. Dziękuję Pani Radnej. Szanowni Państwo, ja tylko ostatni raz naprawdę zaapeluję, bo zamknę dyskusję i już nikomu nie dam więcej głosu i zamknę sesję. Naprawdę nie skupiajmy się na sobie personalnie, tylko skupmy się na problemach, które ma miasto. Może jakieś mamy pomysły, żeby upiększyć, pomóc, żeby to miasto jeszcze bardziej się rozwijało. Bo widzę, że Pan Burmistrz też jest już znudzony tą Państwa dyskusją i wycieczkami personalnymi. Dlatego myślę, że Szanowni Państwo, apeluję, nie skupiajmy się na sobie personalnie, tylko skupiajmy się naprawdę na merytoryce, jeżeli ktoś ma coś naprawdę bardzo ważnego do powiedzenia, jeżeli chodzi o punkt wolne głosy i wnioski. Bardzo proszę, Pan Radny Adrian Król. Ostatni raz dziękuję. Zabiorę głos. Panie Przewodniczący, jak to by powiedział Pan Sobczak, prezes, dyrektor do Pana, sesja to nie miejsce na naukę i nigdy nie miałem zamiaru Pani je wyobrazić. W każdym razie chciałem, no może powiem nieładnie, chciałem, od Pani się mogę uczyć jako do osoby doświadczonej, stąd chciałem wiedzieć odnośnie tej działalności z przeszłości, a nigdy nie miałem na celu Pani obrazić. Również chciałem kolegę przewodniczącego tutaj przeprosić, bo mi zwrócił uwagę, że przyznałem na WBFC. Tak, przyznałem, bo analizowałem wyniki głosowania nad wnioskami formalnymi i nie mogłem wyjść z podziwu, że kolega Jarek Tomczyk był przeciwko zmniejszeniu kwoty 70 tysięcy na ozdoby świąteczne, również przeciwko 50 tysięcy, a tak się nagadał, że 100 tysięcy to za dużo. Stąd przystąpiłem faktycznie przy analizowaniu tego projektu uchwały. Co do danych wrażliwych, ja nigdy nie powiedziałem z imienia, z nazwiska, kto, nie zwróciłem się. Oczywiście Pani dane zbiera, ale ogólne. Nie konkretnie, sesja jest nagrywana. Mieszkańcy to oglądają, więc mogli się dowiedzieć, że faktycznie miałem problemy jakieś tam ze zdrowiem. To by było na tyle. W każdym razie prośba jeszcze odnośnie tego pisma o ulicę Konopnicką, aby zamieścić w systemie, bo chciałbym się zapoznać z tym pismem. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Ad vocem Pan Radny Tomczyk Jarosław. Dziękuję bardzo. Ja przepraszam bardzo. Nie będę długo. Przeważnie mówię krótko, ale dobitnie, wydaje mi się. Pan chyba faktycznie słuchał, Panie Adrianie, bo ja byłem przeciwny 30 tysiącom, byłem przeciwny 50 tysiącom, byłem przeciwny 100 tysiącom i tak jak powiedziałem wcześniej, byłem przeciwny 10 tysiącom, a więc skoro byłem przeciwny 10 tysiącom, jak mogłem głosować za 30 tysiącami? Głosowałem przeciw 30 tysiącom, ponieważ byłem przeciwny i głosowałem przeciwko 50 tysiącom. Uważam, że po prostu to nie ten czas i 30 tysięcy to też jest za dużo. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, Panie Adrianie, to jest na tej zasadzie. No właśnie, i teraz tak. Chciałem powiedzieć coś innego. Moje poglądy w mieście też są znane. Nigdy ich nie zdradziłem i zawsze przy nich będę obstawał. A jakie są moje poglądy, to niejednokrotnie tutaj, w tym zaszczytnym miejscu ukazywałem i deklarowałem. A to, że po prostu, jak to się mówi, wróciłem do korzeni, to tylko tyle. Przechodząc do klubu, poglądów nie zmieniałem. Są takie same. Pan ma swoje, ja mam swoje i nigdy od nich nie odejdę. Też nie będę ich zmieniał. Nawet jeżeli po prostu dla dobra miasta będę musiał przejść do jakiegoś klubu, ale poglądy pozostaną te same. Ponieważ startowałem ze Zjednoczonej Prawicy, wielokrotnie mieszkańcy po prostu mówili, dlaczego Zjednoczonej Prawicy nie ma klubu i tak dalej. Dlatego Zjednoczona Prawica z powrotem powstała. Dziękuję bardzo. Ale poglądów nigdy nie zmieniłem i nigdy nie mam zamiaru ich zmieniać. Dziękuję. Dziękuję. O głos prosiła Pani Radna Wanda Obiała. Bardzo proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący. Przy zmianach budżetowych również zgłosiłam się, żeby zabrać głos, ale wycofałam się. Proszę Państwa, ja bym prosiła koleżanki radne i radnych, jest to trzecia sesja, w której ta dyskusja w zmianach budżetowych
po prostu w innym kierunku zmierzyłam. Powiem króciutko. Wyszedł pan wiceprzewodniczący, pan Budny, wyszedł pan Artur Szafrański wcześniej i ja generalnie chciałam bardzo podziękować panu wiceprzewodniczącemu Arturowi Szafrańskiemu, uczyniłam to w przerwie, za złożenie wniosku formalnego, bo takie dyskusje, jak jest trzecia sesja, proszę państwa, nie powinno mieć miejsca na tej sesji. No nie powinno. Do czego my, w jakim kierunku zmierzamy? A co jest, proszę państwa, najbardziej dziwnie? 2 godziny żeśmy w sierpniu dyskutowali nad zmianami budżetowymi i wszyscy zagłosowaliśmy za. Przegłosowaliśmy. To jedna osoba może się wstrzymała. Ale generalnie naprawdę, ale słuchajcie, odsłuchajcie sobie sesję. W jakim kierunku my zmierzamy? Ktoś na tej sesji, ktoś z kolegów radnych powiedział, że zmierzamy do takich samych wypowiedzi, debaty, jak było w tamtej kadencji. Nie, proszę państwa, w tamtej kadencji to nie mieliśmy informacji, nie mieliśmy danych, nie byliśmy doinformowani do projektów uchwał. I w tamtej kadencji dopytywaliśmy konkretnie na dane projekty uchwał. A co my robimy teraz w zmianach budżetowych? Proszę, odsłuchajcie sobie sesję. Bardzo was proszę, nie powinny w tym kierunku iść dyskusje i jeszcze takie wycieczki personalne. Pan przewodniczący, ja pana przewodniczącego rozumiem, bo wychodzi z założenia, że radny ma prawo pytać. Oczywiście, mieszkaniec ma prawo zgłaszać radnemu, a radny ma prawo przekazywać. Ale chyba nie prowadzić monologów na sesji, tylko pytać i odpowiadać. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani radnej. O głos prosiła pani radna Halina Musiałek. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Przysłuchuję się temu wszystkiemu i nie mogę wyjść z podziwu. Nawet nie wiem, co mam powiedzieć, ale jestem też tym przerażona. Tyle razy mówiliśmy, zgadzam się z koleżanką Wandą, która powiedziała, że nieraz te dyskusje idą nie w tym kierunku. I myślę, że mieszkańcy nas sami ocenią. Będą widzieć naszą pracę, będą widzieć, o czym mówimy. Ja nie wyobrażam sobie, żeby na sesji poruszać tematy, kto do jakiego klubu należy, bo to kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Najważniejsze dla nas jest to, co powinniśmy dla mieszkańców zrobić. Więc takie wycieczki, że pani Ewa czy była, czy nie była. Ja pani Ewo powiem jedno. Być może kręci się tutaj wokół pani osoby, kręcą się różnego rodzaju tematy, bo pani jest niesamowicie inteligentną osobą. Ma pani ogromną wiedzę o budżecie, której pani zazdroszczę. Ma pani ogromną wiedzę o zarządzaniu. Być może dlatego, no, z jakiejś zazdrości. Nie wiem, jest mi tego też bardzo przykro słuchać, bo to nakręcanie, kto, gdzie, czy kolega Jarek, czy wyszedł, czy nie wyszedł, dla mieszkańca jakie to ma znaczenie? Dla mieszkańca znaczenie ma to, co zrobimy, na co wydamy pieniądze, czy to są pieniądze wydane w słusznym celu i tak dalej. Jeśli chodzi o monologii, to co pani powiedziała, można tak to odbierać, ale każdy ma prawo, ja się zgadzam z kolegą przewodniczącym, każdy ma prawo zabierać głos i każdy ma prawo powiedzieć to, co myśli. Skupię się teraz, a jeśli pani Wanda bardzo ładnie to też ujęła, podobało mi się to, to ja tylko bym dodała, że ja zachęcam jednak mieszkańców do oglądania sesji, ponieważ tutaj to, co się toczy, sami państwo będziecie mogli ocenić. W prasie tego często nie znajdujemy. Jakieś portale różne, które są, podają swoje wiadomości, bądź ich w ogóle nie podają, więc najlepiej oglądajmy wszyscy sesję, żebyśmy widzieli, o czym na tej sesji się mówi. I każdy będzie miał swój ogląd. Zachęcam i zapraszam wszystkich mieszkańców, bo sesje są nagrywane, można je w każdej chwili odtworzyć od początku kadencji, a nawet jeszcze dalej. Chciałam zapytać pana burmistrza, ponieważ byłam zaproszona przez panią Anię, która tutaj wystosowała wcześniej pismo. Ja pytałam na sesji o sprawę tego mieszkania na Gancarskiej, gdzie ona prosi o udostępnienie jej tych 2 pokoi. Pan burmistrz powiedział, że nie ma takiej możliwości, bo to jest duże mieszkanie i pan burmistrz da jakiejś innej rodzinie wieloosobowej, z tego co pamiętam. W związku z tym mam pytanie, bo wiem, że ta pani, bo my byliśmy to obejrzeć, czy mam pytanie do pana burmistrza. Czy pan burmistrz w tym lokalu u tej pani był? Szanowna pani,
Mam taką pewną zasadę, która może się pani podobać albo nie podobać. Nigdy nie będę się na tej sali wypowiadał o indywidualnych sprawach mieszkańców, o postępowaniach administracyjnych, które są toczone. Bardzo panią przepraszam i tej dyskusji nie będę kontynuował. Dobrze, dziękuję. Tylko że pismo wpłynęło do nas wszystkich jako doradnych, więc dlatego też w imieniu tej pani pytam, jak się, ale dobrze, skoro pan uważa, że nie będzie na ten temat głosu zabierał. Okej. W porządku. W takim razie mam inne pytanie. Od jak długo, od jak dawna mieszkanie na ulicy Zawadzkiego stoi puste? Zawadzkiego 13. Od jak dawna? Nie odpowiem pani na to pytanie, bo nie wiem. Okej, dziękuję. To w takim razie jeszcze mam kolejne pytanie. Chwileczkę, tylko sobie tutaj zanotowałam. Mam pytanie, jeżeli mogę mieć, do koleżanki Wandy. O właśnie, mi się teraz przypomniało. Pani Wandziu, bo mieszkaniec sformułował do nas pismo. Ono było zaadresowane na panią, ale też było tam moje nazwisko i kolegi przewodniczącego. Czy pani planuje zwołanie z panem burmistrzem i naczelnikami w tej dziedzinie biegłymi jakiegoś spotkania z tym mieszkańcem, żeby on tutaj na sesji też słyszał, co w jego sprawie będzie zrobione? Czy mogę, może mi pani udzielić, tak czy potem, jak już? Nie, no to może od razu. Bardzo proszę, pani radna Wanda Biała. To znaczy, ja jako przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego wystąpiłam pisemnie do pana burmistrza, że planuję nie komisję, tylko spotkanie z radnymi, co w tym miejscu wszystkich państwa zapraszam na spotkanie. Jeżeli pan burmistrz będzie dysponował, bo chciałabym znać odpowiedź, wystosowałam dzisiaj to pismo, jutro z panem burmistrzem się może zdzwonimy. Planuję wstępnie na 3 listopada. Jest to środa, godzina 15:30. Chodzi o pana Gołębskiego. Kwestia dogadania tam pewnych niejasności. Tak. W sprawie planowanego parkingu przy przedszkolu. Nie wiem, czy pan burmistrz mi teraz może odpowiedzieć, czy jest dyspozycyjny 3 listopada z panią naczelnik, czy jutro się dzwonimy. Nie wiem, bardzo przepraszam, ale nie mam przy sobie teraz kalendarza, także to może dzwonimy. Natomiast na pewno na tym spotkaniu będzie pani naczelnik merytorycznego wydziału, który tę inwestycję wydział prowadzi. To na pewno. Chciałam zaznaczyć, to że na już pewno będzie. Nie wiem, czy jest konieczna moja obecność, bo i tak wszystkie te sprawy, które nurtują naszego mieszkańca, że tak powiem, najlepiej odpowie i tak pani naczelnik. Pani naczelnik, wydaje ale mi się. Jeżeli na pierwszą będzie, część spotkania bym mogła pana prosić, akurat, to jeśli bardzo będzie proszę. Akurat czas. Dobrze, to się dzwonimy jutro. Jeżeli pan naczelnik, pani naczelnik czy pani burmistrz również nie będziecie mogli w tym dniu przybyć na spotkanie, to drugi termin i ostateczny wyznaczyłabym za tydzień 9, to będzie bodajże wtorek, też 15:30, ale to się dzwonimy już oficjalnie na sesji będzie zaproszenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wyjaśnienie, czyli dostaniemy zaproszenie tak, na to oczywiście. Posiedzenie i, tak. I każdy z radnych, tak. Który będzie tak. Zainteresowany tak. Tematem może w tym tak. Wziąć udział, tak? Generalnie, bo tu mi pani przewodnicząca migło mi to pismo, pokazała tak. Mi po prostu. Tam no, ja przynajmniej nie wywnioskowałem z tego pisma, żebym jakby tutaj obecność. Ale ja chciałam pana burmistrza zaprosić. Tam bardziej były takie stwierdzenia, już nie będę ich cytował w stosunku do moich pracowników, dość obraźliwe. I jakby sugerujące tu pani przewodniczącej, żeby wzięła burmistrza w karby i cały urząd, żeby się wziął do właściwej pracy. Więc nie wiem, czy to jest pismo tam, ja nie odczytałem ani jednego słowa zapraszającego mnie czy pracowników. Bardziej chyba chodzi o spotkanie państwa radnych i wywarcie jakiejś presji na mnie i na pracowników urzędu niż na obecność moją czy jakiegoś pracownika urzędu, pani przewodnicząca. No ja to pismo przeczytałem, więc no chyba w tym tonie jest to pismo, a nie w tonie jakby takim zapraszającym mnie. Bardziej chodzi o to, żeby pani przewodnicząca, zresztą to jest w trzecim zdaniu chyba, wywarła nacisk na niekompetentne służby Urzędu Miasta i burmistrza, tak? Tu nie chodzi chyba o dyskusję nie. Czy o dialog, tylko o to, żeby pani przewodnicząca coś ze mną zrobiła, porządek, krótko mówiąc, tak? Jeszcze. Dziękuję. No to pani przewodnicząca ma nie lada zadanie. Tak, nie lada zadanie. Panie burmistrzu, ja pana chciałam zaprosić, panią naczelnik, w
kwestii tam można. Tak planuję spotkanie w tym celu, ponieważ wszystkie zapytania, tam było 15 bodajże, pan przewodniczący Sobolewski przedstawił to w interpelacji, bo wcześniej pan Gołębski pisał również pismo do Rady Miejskiej, prawda? Było tam 15 zapytań i na te 15 zapytań zostały udzielone odpowiedzi przez Urząd Miasta, przez panią naczelnik i przez pana burmistrza. I ja na tym spotkaniu chciałabym, może w ten sposób, żeby pan Gołębski uczestniczył w tym spotkaniu. Ja chciałam się osobiście, jako przewodnicząca tej komisji, odnieść właśnie do sugestii pana Gołębskiego, gdzie tam no, kilka takich zdań jest, że tak powiem, nie jestem kompetentna, żeby komuś zwracać uwagę, czy brać kogoś w ryzy, czy oceniać, czy dobrze pracuje, czy nie. Ja tylko chciałam pana zaprosić. Jutro się dzwonimy, da mi pan odpowiedź, panie burmistrzu, i wystosuję zaproszenia do wszystkich radnych. Dziękuję bardzo. Tyle i już więcej nie będę. Ja mam to pismo przy sobie, ale już nie będę się odnosić. Proszę państwa, spotkamy się, będziemy rozmawiać. Dziękuję bardzo. Jeszcze bym chciała kontynuować. Proszę. Panie przewodniczący, no pan burmistrz wyszedł. Mam kolejne pytania do pana burmistrza. No przykro mi. Po raz kolejny pan burmistrz wychodzi, kiedy ja się wypowiadam, ale może mam jakiś nieciekawy głos. To proponuję, że pani radna... Ja się na piśmie ustosunkuję, panie przewodniczący, ale chciałabym odnieść się do projektu, bo jest tu obecny na sali pan Grzegorz. Chciałabym się do tego projektu, który przedstawił państwu, odnieść, ponieważ właśnie byłam na posiedzeniu tej komisji i tak jak powiedziałam, jest to bardzo pracowita, że tak powiem, komisja, bo tyle rzeczy, które my tam tworzymy i wypracowujemy dla mieszkańców, są niesamowicie ważne. I powiem państwu, że szkoda, że też więcej radnych nie przyszło, ale może tak jak kolega Grzegorz mówi, jak będzie jakiś pokaz, to na pewno z chęcią państwo przyjdziecie, gdzie zobaczycie ten projekt, jak fajnie można rozwiązać bezpieczeństwo na pasach, na przejściach dla pieszych, tak? Tam kolorami, jakimiś innymi znakami takimi, gdzie jest to bardzo fajnie wpisane. I bardzo, bardzo pewnie wszyscy by na tym skorzystali, gdyby ten zakup tego mobilnego miasteczka mógł być, bo myślę, że i szkoły, i przedszkola mogłyby z tego korzystać. Jest to fajna sprawa. Nasze komisje naprawdę wnoszą bardzo wiele odnośnie i kamer, i monitoringu w mieście. Warto skorzystać. Ja po raz pierwszy byłam w sumie w tym miejscu, gdzie ten monitoring się znajduje i to była dla mnie ciekawa lekcja. O, jest pan burmistrz, to panie burmistrzu, ja mam takie pytanie, ponieważ mieszkańcy trochę się niepokoją i chcieliby może tutaj od pana usłyszeć z tej Toruńskiej 37, gdzie mamy tam, gdzie pan burmistrz zabezpieczył pieniądze na zrobienie dokumentacji kosztorysowej, z tego co pamiętam, to czy pan burmistrz ma już jakieś plany wobec tych mieszkańców, bo też dzwonią, pytają, są zaniepokojeni takimi informacjami, że zostaną wysiedleni już na stałe i nie powrócą do swoich lokali i jakieś inne krążą informacje, więc żeby jakby pan burmistrz był łaskaw bliżej coś powiedzieć na ten temat. Myślę, że za daleko jest wybiegać, czy wrócą, czy nie wrócą ci państwo do tych mieszkań. Natomiast jeśli chodzi o wykonanie dokumentacji, nie tylko kosztorysowej, ale tu chodzi o całościową dokumentację, czyli projekt i kosztorys jest tylko jednym z elementów tej dokumentacji. Niedługo będziemy ogłaszać przetarg na wykonanie tej dokumentacji. Będziemy czekać na dokumentację i z chwilą, kiedy ją wykonamy, przystąpimy do prac. Drugą sprawą jest decyzja powiatowego nadzoru budowlanego, która nakazuje wyraźnie opróżnienie tego budynku. Ta decyzja jest nieprawomocna w tej chwili. My się od niej odwołaliśmy, żeby zyskać czas między innymi na sporządzenie dokumentacji i wykonanie tego remontu. Nie ulega wątpliwości, kiedy będziemy przystąpić do remontu, wszyscy mieszkańcy muszą opuścić ten budynek do lokali zastępczych, które my jako miasto im wskażemy. Nie potrafię dzisiaj powiedzieć, czy ci państwo tam wrócą, czy nie wrócą do tych mieszkań. Jest to za wcześnie o tym mówić i nie mogę pani zapewnić, że wszyscy wrócą do tych mieszkań. Na pewno zostaną im wskazane na czas remontu lokale zastępcze, bo taki jest obowiązek. No nie można prowadzić prac budowlanych w obecności przy zasiedlonym budynku, tak? To będę kontynuować. Panie burmistrzu, to ja nie bardzo rozumiem. Jeśli
Ja mieszkam w tym mieszkaniu, włożyłam w niego pieniądze. Oczywiście zgadzam się na jakiś lokal zastępczy, na czas remontu, bo przecież nie jest w tej ekspertyzie nic powiedziane, że będzie remont, że będą remontowane same mieszkania, ma być wyremontowany dach i klatki schodowe. No to ja nie wyobrażam sobie, że włożyłam na przykład 40 tysięcy w remont mieszkania, pójdę teraz, przemieszkam, nie wiem, miesiąc, dwa, pięć miesięcy na jakimś zastępczym lokalu. I teraz kto mi zwróci, jeżeli pan burmistrz mówi, że nie wiadomo, czy oni tam wrócą, kto mi zwróci za ten lokal? Myślę, pani radna, że za wcześnie jest, tak jak powiedziałem. Ale tak pan powiedział, panie burmistrzu. O tym rozmawiać. Ja wiem, co powiedziałem, bo powiedziałem to przed chwilą, a jeszcze tak źle z pamięcią u mnie nie jest. Powiedziałem, że za wcześnie jest przesądzać, czy ci mieszkańcy wrócą, czy nie. Nie powiedziałem, że nie wrócą, tak? To jest wiele uwarunkowań, które dzisiaj jeszcze nie są zbadane. Przystąpmy najpierw do tego remontu, bo to jest chyba w tej chwili najważniejsze. Pani radna o to bardzo zabiegała, tak? O te wysiedlenie mieszkańców. O wysiedlenie? No o remont. No a remont wiąże się, oczywista rzecz, z wysiedleniem tych mieszkańców, no bo nie wyobraża pani chyba sobie zrobić generalnego remontu tej nieruchomości z obecnymi tam lokatorami, prawda? No to jest jakby mało prawdopodobne, żeby coś takiego mogło się odbyć, prawda? Więc skupmy się w tej chwili na tym, co jest dla pani radnej najważniejsze i dla mnie również, wyremontowanie tej kamienicy, tak? No póki co nie ma tego problemu, bo nawet jeśli nasze odwołanie, no czekamy na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru, potem jest jeszcze Wojewódzki Sąd Administracyjny, potem Naczelny Sąd, także liczyć jeszcze 3 lata, ta decyzja nie będzie na pewno prawomocna. Więc myślę, póki co, że tak powiem, ale do 3 lat chcemy wyremontować ten budynek. Dlatego to odwołanie tak naprawdę jest po to, żeby dać nam czas. Dać nam czas na sporządzenie dokumentacji i na przeprowadzenie tego remontu, tak? Powiem panu tak grubo. Jeżeli pan mówi, że ja dążę do tego, żeby wysiedlić stamtąd mieszkańców, no powiem, to brzmi naprawdę grubo. Nigdy w życiu, chyba na żadnej sesji, nie mówiłam o tym, żeby mieszkańców wysiedlić, chyba że pan wybuduje blok i zaproponuje im nowe mieszkania, na które się zgodzą. No to być może to będzie kwestia już tych państwa. Natomiast z tego, co ja rozmawiałam i z mieszkańcami, i pisma, które pisali, które mi pokazywali, dotyczyły remontu przede wszystkim dachu. Gdyby ten dach został wyremontowany, to pewnie dawno już sprawa byłaby zamknięta. Szanowna nie wyobrażam pani, sobie, no niestety, pozwoli pan burmistrz, ja skończę. Szanowni państwo, naprawdę proszę o kulturę. Czyli jedna osoba jak mówi, to niech druga słucha, bo przynajmniej będzie nam naprawdę łatwiej słuchać i każdy zrozumiał, o co komu chodzi. A tylko szanowni państwo, tylko jeszcze bym chciał nadmienić, żebyście zobaczyli, ilu nas zostało już o tej godzinie na sali. Jak ten punkt po prostu interesuje pozostałą część Rady i w ogóle jaki sami dajemy po prostu obraz po raz kolejny pracy Rady, organu stanowiącego, naprawdę. Dziękuję. Ja chcę się jeszcze do tego odnieść. Ja, panie burmistrzu, nigdy w życiu bym nie pozwoliła na to, ani nawet bym nie pomyślała, żeby można stamtąd mieszkańców wysiedlić w sensie takim na stałe. Oczywiście zdaję sobie sprawę, bo tak jak każdy z nas remontuje czy mieszkanie, czy dom, to się na jakiś czas, jeżeli to jest remont generalny, musi wyprowadzić i potem do tego mieszkania wraca. Więc nigdy w życiu by mi nawet nie przyszło przez myśl, że można by było te osoby wysiedlić gdziekolwiek. Wiem, ile pieniędzy włożyli i ze mną był również kolega Gibaszek, który oglądał każde mieszkanie, bo do każdego domu zostaliśmy wpuszczeni, więc nie wyobrażam sobie, żeby mieli nie wrócić. Pan mówi, że 3 lata będzie trwał remont. Strasznie długo, no bo... Ja tego nie powiedziałem, pani radna, że 3 lata remont. Około 3 lat to powiedziałem, że będzie prawdopodobnie trwała cała procedura odwoławcza od tej decyzji, tak? Nie mówiłem o tym, że 3 lata. Okay. Przepraszam, może źle zrozumiałam. Czyli teraz jest taki etap, że pan burmistrz odwołuje się od tej decyzji nadzoru budowlanego, tak? Tak mam to rozumieć? Tak, odwołuje się od tej decyzji, żeby zyskać na czasie, żeby nie stała się prawomocna. Okej, okay. A panie burmistrzu... Ponieważ nie jesteśmy gotowi jeszcze na remont. Nie mamy dokumentacji i nie mamy zabezpieczonych środków. Rozumiem. Panie burmistrzu, to w takim razie
jeśli... I też zakres, przepraszam, tego remontu. Nie zgadzamy się z zakresem tego remontu ujętym, dlatego ujętym teraz w decyzji. Dziękuję. Dlatego teraz chciałam zapytać, jeśli na przykład, czy mogłaby się zadarzyć taka sytuacja, że pan te pieniądze, które zabezpieczył na ten kosztorys i na przykład wyszło panu, że będzie tak jak na Kuśnierskiej czy jakiejś ulicy, już nie pamiętam, będzie kosztował 150 tysięcy załóżmy. Czy pan będzie to robił, czy będzie pan czekał na to odwołanie? Znaczy nie rozumiem, jeśli mogłaby pani jeszcze, jeśli zabraknie środków, czy na dokumentację, jeśli, czy... Jeśli pan zrobi tą dokumentację i wyjdzie z tej dokumentacji kosztorysowej, że remont tego dachu, o którym pierwsze była cały tylko, czas szanowna mowa... pani radna, to nie tylko chodzi o dach, ponieważ zgłaszając to wszystko do Inspekcji Nadzoru Budowlanego, sprawa nie dotyczy już w tej chwili dachu. Sprawa dotyczy, jak pani dobrze wie, całego obiektu, prawda? Zgłoszenie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego spowodowało to, że tak powiem, objęto badaniem całą nieruchomość. I tu w tej chwili już nie rozmawiamy o dachu, rozmawiamy o remoncie całego budynku, tak? Czyli ta kwota, którą zabezpieczył pan, te 70 tysięcy w przyszłym budżecie, nie zostanie na to już wydatkowana, tak? Zostanie wydatkowana, jeszcze raz, tak jak mówiłem na początku, na sporządzenie dokumentacji technicznej, której elementem jest kosztorys. Czyli jeśli będziemy mieli dokumentację techniczną, wtedy możemy przystąpić do drugiego etapu, czyli prac budowlanych na nieruchomości. Jeśli uzyskamy wszystkie pozwolenia konserwatora zabytków, powiatu kolskiego i tak dalej. Czyli będzie to obejmowało całość prac? Czy będzie pan czekał, mówię, na odwołanie? Czy będzie pan w stanie zrobić tym mieszkańcom ten dach? Jeszcze jakby przed uzyskaniem odpowiedzi na swoje odwołanie. Tak, na pewno przystąpimy do tych rzeczy najważniejszych, które bez wątpienia nie zostaną zakwestionowane przez organy odwoławcze. Aha, czyli jeśli tam będzie decyzja, że może pan ten dach na przykład teraz zrobić jako właściciel, to pan go zrobi? Tak to mam rozumieć, czy źle? Teraz, żeby była jasność, jeszcze raz to wytłumaczę może prościej. Mamy do czynienia z decyzją administracyjną nieprawomocną. Ona jest w obrocie prawnym, jest nieprawomocna, która mówi, że do 2022 roku, bodajże do końca, należy wykonać te prace przewidziane w decyzji, czyli remont całego budynku, między innymi tam się wspomina o dachu, ale o całej konstrukcji budynku, wszystko. I my od tej decyzji się odwołujemy, po pierwsze, w sensie terminu wykonania, bo niemożliwym jest, żebyśmy zdążyli, bo samą dokumentację będziemy około roku robić. Niestety, są tu wiele uzgodnień, między innymi z konserwatorem zabytków. Potem same prace remontowe też, myślę, na tej nieruchomości będą około 7-8 miesięcy trwały. Więc niemożliwe, żebyśmy do tego terminu, który jest zawarty dzisiaj w decyzji, się wyrobili. Między innymi dlatego się odwołujemy od tej decyzji, tak? Żebyśmy po prostu, no, że ona jest dzisiaj dla nas niemożliwa do wykonania, tak? I odwołując się od tej decyzji, jednocześnie kwestionujemy również zakres tych robót, ponieważ uważamy, że część tej nieruchomości, szczególnie od strony ulicy Toruńskiej, ta część nie jest w tak złym stanie. Dlatego odwołujemy się również w zakresie zakresu robót wskazanych w decyzji, tak? I to idzie własnym torem. Jest odwołanie do wojewódzkiego nadzoru, potem wojewódzki sąd administracyjny, potem naczelny sąd administracyjny. Ale jednocześnie działamy w kierunku już remontu, czyli za chwilę zlecimy przetarg na opracowanie dokumentacji, tak? Na całość. Musimy opracować na całość, bo nie wiemy dzisiaj, jaka będzie decyzja ostateczna, więc dokumentację będziemy opracowali w tym pesymistycznym wariancie po prostu na całość, tak? Dokumentacja będzie na całość, tak? Rozumiem. Fajnie, czyli rozumiem to tak, że jeśli na pewno ten kosztorys, bo nie miałam okazji zapoznawać się z takimi kosztorysami, na pewno polega na tym, że tam będą wyszczególnione poszczególne elementy, które są do remontu z kwotą, jaka będzie wydatkowana na ten cel. Powiem tak? Państwu, że po konsultacjach tutaj z Wydziałem, jeśli zostałby ten zakres, który jest w decyzji, to jest około 3,5 miliona złotych. Na remont całościowy. Dobrze, czyli mam nadzieję, że przynajmniej ten dach będzie wyremontowany. To jest koszt wybudowania nowego bloku komunalnego.
No ale panie burmistrzu, to jest kamienica, tak jak sam pan powiedział, zabytkowa. O zabytki musimy dbać tak jak o zamek, więc nie wyobrażam sobie, żeby kamienicę w centrum miasta zostawić tak sobie, żeby popadła w ruinę. To chyba pan też by na to nie pozwolił. Przód. Mhm. Więc no poczekajmy jeszcze. Poczekajmy. Dobrze, to będę jeszcze trochę. Ale... najważniejszy będzie kosztorys, już będziemy dużo wiedzieli, kosztorys i dokumentacja, tak? Wtedy już będziemy troszkę więcej wiedzieli, jak tam postępować. Dziękuję za odpowiedź. A chciałam jeszcze panie burmistrzu dopytać, bo widziałam ostatnio wstawiał pan na swojej stronie o remoncie elewacji na Zawadzkiego, to tam jest znacznie szybsza procedura przeprowadzania takich remontów? Nie, czy jak to państwo, wygląda? Tam jest w ogóle inna procedura. W przeciwieństwie do budynku na ulicy Toruńskiej 37, na ulicy Zawadzkiego, mamy do czynienia ze wspólnotą mieszkaniową, tak, której nie ma na ulicy. Tam w ogóle inna forma prawna. Tak? Na ulicy Toruńskiej gmina jest właścicielem i koniec. Tak, jesteśmy właścicielami innych działek, tak? Przy ulicy Zawadzkiego jest inna forma prawna, jest ustawa o własności lokali, mamy wspólnotę mieszkaniową. I członkiem tej wspólnoty jesteśmy również my, jako gmina miejska koło, tak? I teraz jeśli chcemy przeprowadzić remont we wspólnocie, to ja nie mogę z budżetu dać 200 tysięcy na remont elewacji, tylko wspólnota musi zabezpieczyć, tak, dokładnie, wspólnota musi zabezpieczyć te środki, tak, wspólnota mieszkaniowa, nie gmina. I wspólnota mieszkaniowa, której i chcąc zrobić tą elewację, poprosiłem wszystkich właścicieli lokali z tego tutaj do sali sesyjnej i zaproponowałem rozwiązanie jedyne możliwe, które wspólnoty praktykują, że wspólnota zaciągnie kredyt na remont tej elewacji, wszyscy mieszkańcy się zgodzili, wspólnota mieszkaniowa jako wspólnota zaciągnęła kredyt, wszyscy się na to zgodzili i w ten sposób odbywa się remont przy ulicy Zawadzkiego. W ogóle nie ma co tego porównać, to jest inna forma w ogóle prawna i procedura zupełnie inna. Rozumiem, że to jest wspólnota, to proszę mi w takim razie powiedzieć, bo przeczytałam, że chyba 95 czy 85% to jest własność miasta. To ile zostało tam lokali sprzedanych? Tak, nie potrafię pani powiedzieć, ilu jest właścicieli. Kilku jest chyba, którzy tam zostali jako właściciele, plus my jako gmina, w których mieszkają nasi lokatorzy, tak? Ale nie chciałem nic robić na siłę. Wszyscy się zgodzili, tak? Była 100% zgody. Nie było tutaj żadnych kontrowersji, wszyscy się na to... Ja rozumiem panie burmistrzu, bo chciałabym właśnie wiedzieć, ile mieszkań jest sprzedanych, no bo jak było, nie pamiętam, 90 czy 85%, no to jedno albo dwa mieszkania, reszta należy do miasta. Skoro pan podjął taką decyzję, jest tutaj, ale ja to rozumiem. Zawsze jest tak, gdzie jest wspólnota, no to przegłosowuje większość, liczy się większość i że wzięli kredyt, okej. Okay. Ale czemu wcześniej jako pan, jako właściciel stuprocentowy tej kamienicy nie mogliśmy też jakiegoś kredytu wziąć i ten dach wyremontować, byłby święty spokój. No, mówiła pani przed chwilą, że kredytowanie nie jest dobrą... No ale skoro pan tutaj zaproponował kredyt, rzeczą, to może... Ale tam nie ma, pani radna, tam nie ma wspólnoty mieszkaniowej. No bo gmina tam nie ma, jest stuprocentowy. Tam nie ma wspólnoty, ponieważ nie ma żadnego lokalu wykupionego, więc nie ma wspólnoty w ogóle tam, tak? Ja rozumiem, że nie ma wspólnoty, ale nie szło tego rozwiązania tutaj wprowadzić? Nie, no już nie powiem szczerze, nie wiem jak pani odpowiedzieć już na to pytanie. No proszę mi odpowiedzieć, tak jak pan potrafi. To są, tak jak mówię, to są całkiem inne formy, tak? Tak jak mamy do czynienia na Kuśnierskiej, tak samo mamy do czynienia na Toruńskiej, tam są w pełni nasze budynki, tak? To jest całkiem, że tak powiem, inna procedura w ogóle remontów, tak? Mhm. Przecież ulicę Toruńską w tej chwili podjęliśmy, prawda? Tak.
Ale chcę zadać jeszcze panu pytanie, czyli no to jeśli... równie dobrze mogłem zadać pytanie, dlaczego w zeszłej kadencji wymalowano tylko pięknie elewację, a nic nie zrobiono w środku. Też prawda. Zgadzam się z panem całkowicie. Całkowicie się zgadzam. Więc skoro nie było zrobione w tej kadencji, to liczymy, że pan burmistrz w tej kadencji właśnie to jeśli zrobi. Jeśli zdążymy, to oczywiście tak. Jako kamienicę zabytkową, a pan przecież jest historykiem, dba pan o zabytki, tym bardziej będziemy się cieszyli. Jeśli zdążymy, mówię, jeśli zdążymy, to oczywiście tak. Okay. Jak najbardziej. Dobrze, na tę chwilę dziękuję panu bardzo i dziękuję panie przewodniczący. Dobrze, dziękuję. Ja tylko wspomnę, że w poprzedniej kadencji było raczej pudrowanie kamienic niż remontowanie. Z takim sławnym hasłem zmieniamy się dla was. No to wiemy jak to wygląda. Ad vocem się zgłosiła pani radna Teresa Brzoska, tylko ad vocem do czego? Dziękuję panie przewodniczący. Ad vocem do wypowiedzi pani Halinki właśnie Musiałek, ale na samym początku, więc powiem o co mi się rozchodzi. Na samym początku pani radna powiedziała, że każdy radny ma prawo zabierać głos i wyrazić swoje zdanie na sesji. Panie przewodniczący, chciałam powiedzieć, że widocznie nie każdy radny, że są jednak wyjątki, bo zgłaszało się w punkcie, gdzie były zmiany w budżecie, zgłaszało się kilku radnych, w tym ja czekałam ponad godzinę na zabranie głosu i niestety nie doczekałam się, dyskusja została zakończona. Uważam, że to jest nie fair, dlatego że większa część dyskusji, jaka była w tym momencie, nie dotyczyła w ogóle projektu uchwały. Ja w tym czasie miałam naprawdę bardzo ważne pytania do budżetu, których po prostu nie mogłam zadać. I uważam, że rzeczywiście, panie przewodniczący, powinien każdy radny mieć możliwość zabrania głosu. Nie wiem, jak to wyszło, przecież widać, po prostu każdy wciska ad vocem, gdzie rzeczywiście nie dotyczy poprzedniej czy odpowiedzi, czy coś. Pytania są różne w tym momencie, a my naprawdę nie mieliśmy możliwości zabrania głosu. Dobrze, to jeżeli mogę panią radną zapytać od razu już tak na gorąco, tak? To do kogo pani ma pretensje, że nie mogła pani zabrać głosu? Panie przewodniczący, no do kogo mam pretensje? Pan prowadzi posiedzenie rady. Widać, czy dyskusja, która jest prowadzona, zbiega na inne tory, czy nie, bo przecież jeżeli dyskutujemy nad uchwałą, to pytania powinny dotyczyć udanej uchwały, prawda? A my nie możemy po prostu nieraz zadać rzeczywiście pytań, które danej uchwały dotyczą. Gdybym nawet je zadała w tym momencie w wolnych wnioskach, to te pytania są już po prostu bezzasadne. Panie radna, one dotyczyły, uchwała jest. A może mi pani przypomnieć, ile razy apelowałem do państwa radnych, żebyśmy wrócili do tematu? Panie przewodniczący, ja jestem radną, odpowiadam za siebie. Nie mogę odpowiadać za wszystkich radnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrze. O głos prosiła pani radna Ewa Baryła, ale zanim jeszcze oddam głos pani radnej. No nie ma z nami pana mecenasa, bo myślę, że pani radny by wytłumaczył instytucję wniosku formalnego. Nie wiem, czy pan burmistrz pokusi się, żeby pani radny wytłumaczyć, na czym polega wniosek formalny i później jakie ma konsekwencje? Ja, panie przewodniczący, nie mieszam się w pracę rady. To nie jest moja kompetencja. Dobrze, dziękuję. W takim razie to ja tylko pani wyjaśnię, jeżeli ma pani problem, żeby zrozumieć, co to jest wniosek formalny. Wniosek formalny ma prawo złożyć każdy. Czasem proszę radnych, żeby te wnioski formalne wycofali, ponieważ to trochę utrudnia prowadzenie obrad. Jeżeli wniosek formalny padł, większość rady go zaakceptowała, to nie może mieć pani do nas pretensji, że po prostu została lista mówców zakończona i dyskusja po prostu została zakończona i przeszliśmy do głosowania, ponieważ takie są przepisy i tak po prostu funkcjonuje demokracja. Jeżeli nie wie pani, jak funkcjonuje demokracja, chociaż powiem tak, to nie będzie dobry przykład, żeby pani oglądała sobie posiedzenia Sejmu, bo tam raczej pani demokracji się nie nauczy, ale myślę, że tutaj powinna pani naprawdę to docenić, że
staramy się, żeby te obrady naprawdę były płynnie prowadzone, a też nie będę brał odpowiedzialności za zachowanie czy za różne wypowiedzi poszczególnych radnych. Tym bardziej, że mieliśmy już niejedno spotkanie, gdzie już o tym na ten temat rozmawialiśmy. Każdy ma do każdego pretensje, ale jeżeli każdy by sam zachował się poprawnie, to nikt by potem nikomu nie musiał wyrzucać publicznie, zachował się czy tak, że ten za długo rozmawiał, czy że ten za krótko. No szanowni państwo, to wy powodujecie, że dany punkt trwa tak długo albo w taki sposób, nikt więcej. Tak, proszę bardzo, ad vocem. Tak, jeszcze pani radna. No właśnie, panie przewodniczący, nie chcę dalej dyskutować, bo nie chcę powiedzieć za dużo. Słów, które nie powinny paść w tej chwili, w tej sytuacji, ale proszę sobie iść do domu, odsłuchać później tą sesję i wyciągnąć wnioski. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Pani radna Babaryła. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie burmistrzu, koleżanki i koledzy, chociaż już nas zostało tak mało, mam nadzieję, że odsłuchają ten czas sesji, z którego wyszli po prostu. Mam trzy sprawy. Zacznę od tego, że troszeczkę poprę koleżankę przedmówczynię moją, ponieważ rzeczywiście było to krzywdzące, żeśmy czekały ponad godzinę, nie wciskając tego ad voce, a to wyszło na to, że powstała wielka pyskówka i w ważnych sprawach nie można się było wypowiedzieć, bo potem koniec i można było wszystkich dopuścić do głosu i wniosek formalny dać na koniec do przegłosowania i wszyscy byliby zadowoleni. Niekoniecznie musi się pan tu zewnętrzniać i tłumaczyć nam, na czym polega wniosek formalny, bo nie o to chodzi. Pańskie słowa to taka długa dygresja, która trwała dłużej niż mówiła koleżanka. To też wpływa na przeciąganie niestety naszej dyskusji, naszych obrad. Ja tylko chciałam wypowiedzieć się też do zmian w budżecie, ale teraz naprawdę już to nie ma sensu. Powiem tylko tyle, że to jest pierwsza moja sprawa. Powiem tylko tyle, żeby mi nie zabrano głosu, że my wszyscy tutaj, przynajmniej większość, która brała udział w tej dyskusji, dla mnie to była bardzo nieelegancka dyskusja. I nie chciałam nawet się wypowiadać, ale potem stwierdziłam, że jednak muszę powiedzieć swoje zdanie i muszę odnieść się konkretnie do danych zmian. Tylko chcę powiedzieć państwu, którzy oglądają, że nas wszystkich radnych, jak i burmistrza wybrali mieszkańcy. I funkcja pana burmistrza jest jednoosobowa. My mamy tylko pomagać. I jeżeli pan burmistrz rządzi miastem, to ma jakąś tam wizję, jakiś tam zarys, co chce zrobić, jak poprowadzić, żeby było wszystko dobrze. I na jego głowie leży to, żeby budżet się spinał, żeby szły inwestycje, żeby był zadowolony ten mieszkaniec, któremu kapie na głowę i żeby był zadowolony ten mieszkaniec, który chce troszeczkę przyjemności zażyć, który chce popatrzeć na miasto, które pięknieje, bo my sami pamiętam i w tamtej kadencji, i w tej kadencji prosiliśmy, żeby było ładnie, jak w innych miastach, że tak kolorowo i tak dalej. Teraz odwracamy kota ogonem. A my jesteśmy po to, żeby panu burmistrzowi w jakiś sposób pomagać, jeżeli nam się coś nie podoba, żeby dawać argumenty i ewentualnie czekać, żeby pan burmistrz zmienił zdanie, czy tak jak dzisiaj po prostu wprowadził autopoprawkę, czy w jakiś inny sposób ustosunkował się do naszych żądań. Ale czas na takie sytuacje jest na komisjach. Na komisjach mogliśmy dawać dużo argumentów, mogliśmy to przerobić, siedzieć i tak dalej. My byliśmy na tych komisjach i to wszystko, co tutaj dzisiaj się działo, to wszystko było na komisjach. Ja nie wiem po co na sesjach robimy debatę, jakąś drugą, jakąś debatę i kontradebatę.
No w ogóle nie mogłam tu dzisiaj wytrzymać, nie mogłam tu dzisiaj usiedzieć na tym stanowisku. Proszę Państwa, ile głów, tyle pomysłów. Zarówno na prowadzenie miasta, jak i na wszelkie inne zadania, na inwestycje. Każdy radny by miał jakieś swoje inwestycje, ale my się musimy dostosować i pomagać burmistrzowi. I mówię, że możemy mieć odmienne zdanie, możemy wysuwać argumenty, ale to nie jest czas na sesji. Naprawdę. I takie, jak to Państwo mówią, wycieczki personalne, nie podoba mi się to określenie, ale takie przypominanie, że ten na sesji to na komisji to powiedział to, tamten to powiedział coś innego, a tamten to jeszcze dwa miesiące temu mówił to czy tamto. No to naprawdę nie prowadzi do nikąd. Ja bardzo bym prosiła, albo jak są takie spotkania, żeby wszyscy przychodzili i wtedy wszystko, co powiedzieli, co mają dobrego do pochwalenia, czy co mają złego do powiedzenia. I po prostu, i jeszcze jedno, i pan przewodniczący Tomek jest tu naszym szefem. Pan przewodniczący powinien no, w jakiś sposób starać się nas zintegrować, ponieważ my najpierw zintegrować, ponieważ no, my to troszeczkę się rozjeżdżamy. Każdy ciągnie w swoją stronę. No tak też nie może być. Myślę, że pan przewodniczący mówi, że spotkajcie się, zróbcie, niech pan burmistrz zrobi, czy tam ktoś inny, czy przewodniczący. Komisji źle działają, bo nie robią tego, czy tamtego. Ale to jest rola pana przewodniczącego, żeby powiedzieć. Panie przewodniczący, tutaj na tej komisji to by trzeba było to, czy tamto wprowadzić. Podpowiedzieć, wskazać, zrobić spotkanie. Czy jakieś, nie powiem już integracyjne niekoniecznie, ale jakieś spotkanie, żeby każdy mógł się wypowiedzieć, żeby tego głosu nie zabierać, czy mówi na temat, czy nie na temat, żeby to wszystko było. Ja bardzo proszę nad tym się zastanowić, to jest jedna sprawa. Teraz druga moja sprawa dotyczy tej Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Było zaproszenie na sesji, na tą komisję, która miała miejsce przed sesją. Niestety ja nie poszłam, ale chętnie poszłabym, gdybym wiedziała, że będzie spotkanie na policji, a tutaj tego nie było. Nie wszyscy radni wiedzieli, że będzie spotkanie na policji. Ja bym poszła naprawdę, bo od dawna chciałam, nigdy tam nie byłam, nie widziałam monitoringu. Chętnie bym poszła, ale myśmy wszyscy nie mieli tego, bo mam tu przed sobą program, jest tylko omówienie monitoringu, jest spotkanie w sali sesyjnej na 16 i na tym koniec. No także nie wiem, czy pan, jeszcze mam jedną sprawę, żeby mi głosu nie zabrano, czy pan przewodniczący mi teraz powie, czy... Dlaczego tak się złożyło? Bo ja nie wiedziałam. Ja bym naprawdę chętnie poszła i to miasteczko zobaczyła i ten monitoring i no i wszystko inne. Dobrze, już odpowiadam. Miasteczka nie było, ale przypuszczam i mam nadzieję, że pan burmistrz nam pomoże i to miasteczko będzie i zawita w naszym mieście jeszcze w tym roku, żebyśmy mogli wszyscy sobie zobaczyć, jak funkcjonuje i żeby te maluchy nasze wczesnoszkolne skorzystały. Jeśli chodzi o pierwszą część pytania i ogląd, że nie tak, już powiem, już ogląd, tak? W rozmowie z panem komendantem rozmawialiśmy o tym, że chcielibyśmy odbyć posiedzenie Komisji Prawa i Porządku w komendzie. Pan komendant na moją sugestię odpowiedział w ten sposób, że na chwilę obecną pan komendant wojewódzki zabronił organizowania oficjalnych spotkań, posiedzeń, nie tylko komisją, tak, ale generalnie posiedzeń każdej innej grupy osób w komendzie. Stąd zapytałem się pana komendanta, czy przed posiedzeniem komisji, o której tutaj pani radna mówi, tutaj w urzędzie, moglibyśmy tym okrojonym składzie członków Komisji Prawa i Porządku obejrzeć to stanowisko kierowania, żebyśmy mogli później faktycznie, merytorycznie dyskutować. Ale jeżeli będzie taka potrzeba, jeśli państwo radni będą chcieli obejrzeć ten monitoring, ja zwrócę się do pana komendanta i na pewno w mniejszych grupach nie będzie żadnego problemu, aby pan komendant pokazał ten monitoring, to stanowisko dowodzenia, żebyście państwo sami też mogli to zobaczyć. Mówię, jeżeli taka będzie potrzeba, koleżanko Ewo, chętnie pomogę. Mówię, pan komendant powiatowy naprawdę jest otwarty na takie sugestie i spotkania. Mówię, na pewno nie będzie to oficjalne spotkanie, żeśmy też tam byli bardzo krótko, bo 15 minut i musieliśmy szybko, że tak powiem, wyjść.
zachowując oczywiście wszelkie reżimy covidowe, bo i maseczki, i mniejsza ilość osób, ale mówię, kończąc, jeżeli Państwo będziecie czuli taką potrzebę, na pewno będę tym ambasadorem, aby Państwu pomóc w takim spotkaniu, żeby obejrzeć ten monitoring, zobaczyć, jak to stanowisko dowodzenia wygląda, bo tak jak już powiedziałem tu wcześniej, te kamery, które funkcjonują w tej chwili, tak, nie spełniają tych wymogów, które byśmy chcieli. Chociażby ten często zamazany obraz, chociażby kamery przy Toruńskiej, na wysokości netto, tak, gdzie jeżeli ktoś jest ornitologiem, powiem tak śmiesznie i kolokwialnie, to może sobie popatrzeć ten monitoring i zobaczyć, jakie ptaszki na tym drzewie, na które jest skierowana kamera, widać. Też będę pisał do pana burmistrza z prośbą o przeniesienie chociażby dwóch kamer, tak? Mówię, tej toruńskiej 66 i toruńskiej na wysokości skrzyżowania toruńska sportowa, bo te kamery nie zdają żadnego rezultatu, a mówię, żeby odczytać cokolwiek z tych kamer, jest wielka trudność. Jeżeli usatysfakcjonowałem, to dziękuję. Chętnie pomogę pani Ewo. Czyli na tym spotkaniu przed komisją byli tylko członkowie samej komisji. Tak jest, tak jest. Rozumiem. No, ale nie było to tego wcześniej. Jasne, jasne pani Ewo. Ja mówię, jeżeli będzie taka potrzeba, ja chętnie porozmawiam z panem komendantem i na pewno pan komendant zaprosi państwa, tylko mówię, w mniejszych grupach, żeby to stanowisko dowodzenia dali. Dziękuję serdecznie. Przyjęłam do wiadomości. Dziękuję bardzo. Jeszcze nie skończyłam. Ja tylko mogę, pani Ewo, dopowiem. Tak. A to jeszcze ja też pozwolę. Zgłosiłem się. I udzielam głosu. Ja tylko chciałem dopowiedzieć do monitoringu to, co pan radny Grzegorz mówił. Niedługo państwo będziecie oglądać monitoring, ale w naszym budynku, tutaj, gdzie ma siedzibę Straż Miejska, bowiem zleciłem przeniesienie monitoringu tutaj do naszych służb, żebyśmy my to mieli pod kontrolą, bo to zawsze problemy logistyczne, organizacyjne. Niech ten monitoring będzie w naszym budynku, tu, gdzie się mieści Straż Miejska, on za chwilę będzie przeniesiony. Ponadto też zdając sobie sprawę, no czasem no, z tych kamer zleciłem też tam, nie wiem, kwota chyba 15 tysięcy złotych, zleciłem konserwację tych kamer 3 tygodnie temu chyba, nie wiem, czy to już jest wykonane, i czyszczenie tych kamer, ale miejmy nadzieję, że to również zostanie wykonane. W każdym razie na razie czekamy, zapraszamy państwa serdecznie, czekamy na przeniesienie tego monitoringu tutaj do budynku Straży Miejskiej, no tak, żeby te wszystkie generalnie instytucje, zadania, moim zdaniem, powinny być skumulowane, tak jak MOPS powinien być w jednym budynku, podobnie Straż Miejska i wszystko z tym związane również powinna być w jednym, bo to bardzo ułatwia pracę. Przepraszam pani Ewo. Dziękuję bardzo obu panom i mam jeszcze jedną sprawę. Otóż w telewizji kablowej wyczytałam, że miasto otrzymało ponad 3 miliony na budowę boisk sportowych wraz z infrastrukturą niezbędną. I tutaj gdzieś jednym uchem słyszałam, że może te pieniądze, to oczywiście z programu Inwestycje Strategiczne Polski Ład. I tutaj jednym uchem gdzieś mi przemknęło w tej burzliwej dyskusji, że to może przeznaczyć na jakieś inne sprawy, utkać jakąś dziurę w budżecie. Otóż proszę państwa, ja się bardzo cieszę, bo na osiedlówce wyczytałam, że te pieniądze będą przeznaczone na budowę boiska przy szkole podstawowej numer 5, o które tyle razy prosiłam, interpelowałam, tyle razy mi było obiecane. I to jest jedyna szkoła, która nie ma takiego profesjonalnego, że tak powiem, boiska. Miała wcześniej, zostało zniszczone przy budowie basenu i od tej pory niestety uczniowie borykają się z problemem takim, że nie ma gdzie prowadzić tych ćwiczeń. I się bardzo cieszę, że te pieniądze zostaną, tak było napisane i tak też dowiedziałam się od pana burmistrza, będą przeznaczone na budowę boiska przy szkole podstawowej numer 5. I z tego miejsca chciałam podziękować całemu Wydziałowi Urzędu Miasta, że taki program napisał, że udało się otrzymać te pieniądze. Panu burmistrzowi przede wszystkim, bo wiem, że też kibicował i trzymał rękę na pulsie, żeby ta jedyna szkoła w naszym mieście miała swoje boisko. Dziękuję bardzo jednemu panu burmistrzowi, drugiemu panu burmistrzowi i oczywiście całemu wydziałowi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani radnej. Myślę, że pani radna jeszcze będzie miała okazję podziękować naszemu rządowi, bo na pewno pani wie, że te pieniądze nie są dane za darmo. Pan burmistrz wspomniał, że brakuje w budżecie 2,5 miliona złotych, czyli już 2,5 widzimy w tej kwocie na boisko, w tych 3,6 miliona, ponieważ zostały zabrane dochody własne gmin. Rząd, można powiedzieć, zabrał pieniądze i po prostu te pieniądze nam oddaje tylko jako pieniądze rządowe. Tak dla pani informacji, jak ten program wygląda, ten Polski Ład, bo to nie są pieniądze rządowe, żeby tak, to są nasze miejskie pieniądze, tylko że po prostu w innej formie przekazane. Mam prośbę do pana radnego Gibaszka. Zanim będzie przeniesiony monitoring do siedziby Straży Miejskiej, prosiłbym pana radnego, pana przewodniczącego Komisji Prawa i Porządku Publicznego o kontakt z panem komendantem i zorganizowanie takiej wycieczki po budynku Komendy Powiatowej Policji w Kole. Nie wolno. No mówił, nie wolno. No wiem, że nie wolno, dlatego taki skrót myślowy, że jak minie pandemia, że po prostu każdy, kto chce, i myślę, że pan będzie najlepszym przewodnikiem też po tym budynku, dlatego myślę, że każdy też będzie zadowolony. Jeszcze korzystając z ad vocem, pani Ewo, powiem tak, już to mówiłem wcześniej, nie będę na państwu przewodniczących komisji wymuszał określonych działań, ponieważ każdy przewodniczący... Nie chodzi o wymuszanie, tylko podpowiedź. Podpowiedź. Powiem tak, ja jestem radnym drugą kadencję. A ja czwartą. To myślę, żeby pani podpowiedziała przewodniczącym plan działania, może, bo może też nie wszyscy przewodniczący wiedzą, jakie zadania na przykład należą do komisji czy do przewodniczących. Dobrze, to myślę, wiem, że bardziej by skorzystali z pani doświadczenia niż z mojego, z uwagi też na wieloletnie doświadczenie pani w oświacie. Przecież tym bardziej, że pani była i jest pani polonistką, była pani zastępcą dyrektora, to myślę, że państwo przewodniczący komisji na pewno skorzystają z pani doświadczenia i będą, można powiedzieć, czerpać z pani wiedzy, to tak ad vocem do pani wypowiedzi, dlatego przewodniczący mają autonomiczną rolę odnośnie zwoływania czy kreowania tematyki swoich posiedzeń, dlatego ja w to nie ingerowałem i po prostu nie będę ingerował, bo każdy przewodniczący po prostu wypełnia swoje obowiązki tak, jak powinien. Jeżeli mają państwo radni jakieś uwagi, to nie na sesji je zgłaszać, tylko można powiedzieć do przewodniczącego jednego, słuchaj, może byśmy się takim tematem zajęli, nie trzeba nikomu publicznie mówić, jakie do niego należą zadania. Mogę? Pani radna jeszcze ad vocem, czy tak? Już? Tak. Bardzo proszę. Nacisnęłam. No i przyganiał kocioł garnkowi, jeden drugiemu, i tak możemy w koło mówić, proszę państwa, opadają ręce. Ja po prostu nie mówiłam, żeby tu na kimś coś wymuszać, tylko podpowiedzieć, a takie trzymanie się sztywne jakichś tam ram też do niczego nie prowadzi. Tak jak pan powiedział, byłam wicedyrektorem i czasami coś poza programem jeszcze jak się zrobi, to naprawdę dobrze to wygląda i dobrze na tym można wyjść. Więc jakby tak się pan pofatygował i zintegrował nas od dzisiaj, próbował zintegrować, żebyśmy się wzajemnie rozumieli, żebyśmy nie wytykali sobie, żeby nie było tych, nie lubię tego, wycieczek personalnych, to po prostu nic by się nie stało i obowiązki bardzo by pan nie przekroczył, a wręcz na plus. Dziękuję. Dobrze, to ja już tak na zakończenie mam wielką prośbę do pani radnej, jako też do mojego nauczyciela ze szkoły podstawowej. Czy mógłbym panią prosić, jeżeli ma pani jakieś sugestie odnośnie pracy komisji, to może pani porozmawia z przewodniczącymi i nakreśli swoje pomysły na lepszą organizację pracy. Myślę, że wtedy każdy już będzie zadowolony i pani oczekiwania wobec mnie będą wypełnione. Ale nie będę pana wyręczać. To inaczej. Czy pani zgłosiła kiedyś na jakiejś komisji swoje propozycje, co by można było zrobić na komisjach? Zgłosiłam. Dziękuję. Ad vocem pan radny Robert Cesarz. Koleżanki i koledzy, panie burmistrzu, podobnie nie dopchałem się w związku z wnioskiem formalnym, który został przegłosowany i nie zająłem tematu przy zmianach w budżecie.
I teraz też nie zajmę. Ja mam właściwie pewną sugestię do pana, panie przewodniczący. No nie ukrywam, że przysłuchuję się temu i przysłuchuję i rzeczywiście tutaj stwierdzenie koleżanki Ewy, przyganiał kociołek garnkowy, jest naprawdę adekwatne. Czasami odnoszę wrażenie, że chcemy, że niektórzy chcą pewną sytuację sprowokować albo ją troszkę, zrobić troszkę taki mały pastisz czasami, co jest uważam niepotrzebne, bo naturalnie jeśli chodzi o przewodniczących, to ma pan rację, że to jest działanie autonomiczne, ale to nie jest tak, że przewodniczący, powiem o sobie, jest świętą krową i wie wszystko i korzysta z uprzejmości, spostrzeżeń, często wiedzy i pomysłów też koleżanek i kolegów, jeżeli takowe padają. Poza tym w komisjach na pewno dokonuje się jakaś dyskusja. Mamy programy, owszem, ale to jak powiedziała pani Ewa Baryła, często te programy z różnych powodów zmieniamy, przesuwamy różnego rodzaju zagadnienia. Czasami, jak było to w ubiegłym roku w związku z pandemią, wielu rzeczy nie mogliśmy zrobić. Mam nadzieję, że, znaczy jestem przekonany, że tak jest w każdej komisji, tak zakładam. I mam nadzieję, że jeśli jakiekolwiek pomysły pojawią się i tutaj ukłon w stronę członków Komisji Oświaty, to ja z wielką przyjemnością kolejne jakieś przyjmę i nie będzie problemu i na pewno rozwiążemy. To tyle, panie przewodniczący. Dziękuję za pana cenną wypowiedź. O głos prosił pan radny Sebastian Kuty. Wniosek formalny, tak? Rezygnuję z głosu, wcisnąłem przypadkiem. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Pan radny Andrzej Cesarz, bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący, panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, szanowni radnio, radni. Miałem nie zabierać głosu w dzisiejszej sesji, bo mnie dłuższy okres nie było, no ale następują zmiany w klubach i czegoś tu nie rozumiem. Najpierw przepraszam bardzo, ja nie będę tu robił wycieczek prywatnych do nikogo, tylko szanowni państwo, ja też mam swoich wyborców. Ja startowałem ze Zjednoczonej Prawicy. Ja z tej prawicy nie wyszedłem. Niektórzy członkowie najpierw wyszli jako niezależni, później powstał klub Miasto Bez Kantów. Przeszli do tamtego klubu. Nikt praktycznie o niczym nie wiedział. 12 października odbyło się tu spotkanie robocze Rady. Nawoływaliśmy o wzajemny szacunek, współpracę i to było 12. 15 telefon się zaczął do mnie urywać, że powstał nowy klub, nowy, stary, Zjednoczona Prawica, gdzie ciebie i brata nie ma. My ze Zjednoczonej Prawicy nie wychodziliśmy. Jaki tu, proszę państwa, szacunek do drugiej osoby. Nikt nikogo nie powiadomił, że powstaje taki klub. Ja tu mam naprawdę szacunek do pani Haliny. Wyszła z klubu i została w klubie Miasto Bez Kantów, ma kręgosłup i szanuję takie osoby. Ja wierzę w to, że nikt nie zmienił poglądów, pani Halina też na pewno nie zmieniła poglądów i wierzę w to, że nikt nie zmienił poglądów, tylko szanowni państwo, no nie dążmy do tego, że jak ja się mam czuć z bratem, skoro my byliśmy w tym klubie, my nie wychodziliśmy i teraz powstaje nowy klub, już jest wybrany przewodniczący, są wszyscy powybierani, nas w tym klubie nie ma, nawet nikt się nie raczył zatelefonować, nawet nikt się nie raczył zapytać się, może chcecie być, czy tak, no nic, no proszę państwa, no to jest poniżej, no dla mnie to jest naprawdę takie niskie. I powiem tak, państwo wszyscy praktycznie macie wyższe wykształcenie, ci co wrócili do tego klubu, do Zjednoczonej Prawicy. No ale zachowaliście się, szanowni państwo, że z etyki to podstawówki nie ukończyliście. Przepraszam bardzo za te słowa, bo już mnie tak to bulwersuje. No nie rozumiem, w którym miejscu ja mam się teraz postawić.
Startowałem jako klub z listy Zjednoczonej Prawicy, a na koniec wam państwo powiem. Byłem prawicowy, jestem prawicowy i będę prawicowy. I niech państwo to zrozumią. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. O głos prosiła pani radna Ewa Lewicka. Bardzo proszę. Panie burmistrzu, ja mam pytanie. Czy pozostały jeszcze pomieszczenia na ulicy Dąbskiej po wyprowadzeniu się pracowników Straży Miejskiej? Ponieważ będę dalej pytała. Czy pozostały tam jeszcze, panie burmistrzu? Tak, są pomieszczenia na parterze jeszcze. Bo to właściwie jest ta godzina i wiadomo, pan burmistrz nie musi wszystkich rzeczy pamiętać, szczegółowych, czy taka ulica, czy inna. Ale składałam już taką interpelację, panie burmistrzu. I było to przedmiotem też rozmów na Komisji Zdrowia. Mówiliśmy, że ilość osób, których przedłuża się wiekowo, widzimy to, ubywa dzieci, ale wydłuża się i liczba seniorów. Mamy jeden dzienny dom seniora, który jest, funkcjonuje, ma swój limit miejsc, ale ja już tu pytałam na tej sali o klubach seniora. I wtedy pan burmistrz poinformował, że jeżeli będą jakieś wolne miejsca, żeby można je zagospodarować, że będzie jakiś program zewnętrzny, czy pozyskać z zewnątrz te środki, że rozmyślimy, pomyślimy. Bo ja mam też nadal pytanie właśnie i tak się fajnie składa, panie burmistrzu, bo w tej części właśnie miasta Koła, to jest ulica Dąbska, to jest ten dość duży okręg sięgający i właściwie obejmujący troszeczkę Sienkiewicza. Na pewno te osoby byłyby zainteresowane przychodzeniem do takiego miejsca, który będzie nazwany klubem seniora. Mamy dużo, zresztą było niedawno święto, był Dzień Seniora, były uroczystości w Miejskim Domu Kultury. Obecny klub, który właśnie zarządza pani Jabłońska, tak, jest ponad 200 osób i właściwie jest już ogromny klub, mający swoje tradycje, swoje już jakieś tam historyczne wspomnienia może te osoby, bo akurat tak się składa, że mam kontakt z tymi osobami. Dlatego interpeluję, żeby już nie przedłużać. I złożę taki wniosek jako interpelację, panie burmistrzu, żeby przemyśleć, czy rzeczywiście, jak pan nie ma innych planów, bo na pewno, jak tu pani radna Baryła powiedziała, nam zależy na wspieraniu pana planów, wizji, projektu budżetu. Mi na tym zależy, ale jeżeli uznaję jako radna, albo mam zapytanie od mieszkańców, że one są troszeczkę inne, no to mam prawo pytać i tak to wygląda. Akurat dużo się dzisiaj wypowiadałam. Słuchajcie państwo, każdy w życiu ma swoją linię życia i jakąś historię własnego życia. Ale jak już tu tyle mówimy o kulturze, etyce, różnych tu osób, etyce właśnie, to zapytam, poproszę was państwo i poproszę, bo pan burmistrz przecież też jest w tej grupie, uczestniczy w tym spotkaniu. Porozmawiajcie ze swoimi członkami. Nie idą tą drogą, jak przynajmniej pan Adrian Król, wyskakując jakimiś takimi zapytaniami. Dlatego też niemiło by mi było i nie jest niemiło z tego powodu, że takie pytania padają tutaj. I nie jest też miło, bo ja nie chcę uczestniczyć w takich rozgrywkach, ale myślę, że często mam jakieś takie sytuacje niefajne. Niefajne telefony, niefajne rozmowy gdzieś prywatnie, gdzie jestem. Jest mi naprawdę przykro. Najwyraźniej w świecie jest mi przykro. Nie wiem, czy pytam o jakieś rzeczy, czy interpeluję o jakieś rzeczy niewygodne. To proszę, myślę, że na tyle jestem odpowiedzialna. Proszę mnie poinformować zwykłym telefonem, a nie robić takie. I to akurat jest kolega z Ewa z twojego klubu. Porozmawiajcie z nim. Niech takie pytanie, jeżeli ma, to niech zadaje w inny sposób na przerwie. Nie chcę przedłużać, dziękuję. Ale panie burmistrzu, zwracam się w zapytaniu i złożę taką interpelację o możliwość stworzenia miejsc pobytu i nazwanie to klubami seniora. Dziękuję. Dziękuję. O głos prosiła pani radna Halina Musiałek. Dziękuję panie przewodniczący. Może zacznę od, bo pan radny
Andrzej wywołał moje nazwisko. Ja bardzo dziękuję panie Andrzeju za te słowa w stosunku do mnie. Muszę pana też jakby utwierdzić w tym, że faktycznie ja też poglądów nie zmieniam. Jestem tu, gdzie jestem i z tego się bardzo cieszę. Jestem w jednym klubie z koleżanką Marią Jolą, jak ją nazywamy, z kolegą Grzegorzem i sam pan widzi, że my się naprawdę różnimy poglądami i jakby byliśmy z różnych środowisk. No może tamta, ten znaczek policyjny nas mocno też do siebie zbliżył, tak prywatnie. Ale się bardzo lubimy i ja szanuję też ich zdanie i dlatego też jestem z nimi, bo mogę też wyrazić swoje poglądy na naszym klubie. Mamy jakby pomimo różnych stanowisk staramy się dograć temat tak, żeby było dla nas wszystkich to jakby to stanowisko zaprezentować jako całość. Chcę też powiedzieć jedno, właśnie to co powiedziała Ewa, przyjrzyjmy się w swoich własnych klubach albo sami sobie, jak się zachowujemy. Ja nigdy nie słyszałam, znaczy ja na poprzedniej sesji już państwu mówiłam, kiedy miałam możliwość wypowiadania, nigdy przeciwko państwu się ani w poprzedniej kadencji nie wypowiadam, ani teraz się nie wypowiadam. Pan przewodniczący Tomek moim zdaniem swoją funkcję sprawuje znakomicie. Też mi zwrócił parę razy uwagę na to, że czy tak powinnam zrobić, czy może tutaj nie w tym punkcie. Ja się z nim zgadzam, bo to jest jego rola, ale nie słyszałam, żeby kiedykolwiek personalnie kogoś atakował. Ja nie słyszałam tego. To właśnie państwo macie przełożenie w swoich klubach, do których należycie, na osoby, które to robią. No bo ja sobie nie wyobrażam, żeby pan Sobolewski, Tomasz, miał zakończyć dyskusję, kiedy któryś z radnych personalnie atakuje innego radnego. No ja sobie tego nie wyobrażam. Więc pan Tomek cierpliwie daje możliwość wypowiedzenia się, tak? Więc proszę porozmawiajcie. I jeszcze jedno, to co powiedziałam, sesje są nagrywane. Odtwórzcie sobie państwo, bo ja teraz mam taki konik, że sobie odtwarzam sesję od początku kadencji. Jak się właśnie te sesje odbywały? Bo to fajny jest materiał edukacyjny. Popatrzcie, jak się odzywamy do siebie, kto do kogo jak się odzywa, jakie są prowokacyjne teksty różnych osób, kto prowokuje takie sytuacje. I teraz co? Pani Ewa ma być atakowana przez jednego z radnych i ma siedzieć potulnie, cicho i nie odzywać się? Do czego my dopuszczamy? Są kluby, są przewodniczący klubów. Proszę się do nich zwrócić, żeby porozmawiali na klubach o takim zachowaniu. Ja nigdy nie słyszałam, żeby kolega z mojego klubu Grzesiu czy Maria się do kogokolwiek źle odezwali. Jeżeli się wypowiadamy, mamy prawo mieć swoje zdanie, tak, ale zawsze staramy się to zrobić z szacunkiem do innych osób. Bo ja szanuję każdego, bez względu na to, jakie państwo macie poglądy. To, co powiedział kolega Andrzej bardzo ładnie. Ja mam taki pogląd i to, że się przeniosłam do klubu, tutaj będę z tym klubem, bo mi się cudownie z tymi ludźmi pracuje, ale to też nie oznacza, że jestem skłócona czy w jakiś sposób poróżniona z kolegami, których mam obok siebie, czy koleżanką. Absolutnie. Jesteśmy w jak najlepszej zgodzie. Tak samo z kolegą Andrzejem, kolegą Robertem, którego uwielbiam. Nie ma takiej osoby w Radzie, której ja bym powiedziała, że nie lubię, więc no kto robi te personalne wycieczki? Zakończmy to już, bo tyle razy o tym mówimy. I może to, że się ktoś daje sprowokować, to nie jest tak, że się ktoś daje sprowokować. Tylko naprawdę, jeżeli jesteśmy obrażani, wyciągane są na sesji, kto gdzie należał, kto tam co zrobił, porozmawiajmy sobie o tym w kuluarach. I zapytajmy się, a pani to gdzie tam startowała, a pan Grzegorz to gdzie tam pracował kiedyś? Na pewno udzieli informacji. Tak samo ja mogę powiedzieć o sobie, jeśli państwo są zaciekawieni moją historią, mojego życia. Też chętnie odpowiem, ale czemu na wizji? A potem mówimy, że pytamy, że sesja się przeciąga, że mamy pytania. Proszę państwa, zacytuję mojego ulubionego kolegę. Radny, który się boi pytać na sesji, nie powinien być radnym. Jeżeli ja mam pytania dotyczące sesji, czy coś mnie nurtuje, nie jestem na wszystkich komisjach i ja mam teraz nie zapytać, bo będzie za długa sesja albo komuś się to nie będzie podobało. Poza tym, proszę państwa, to co powiedziałam ostatnio, mieszkańcy nie wiedzą ani z mediów, ani z naszych posiedzeń komisji tak naprawdę nad czym debatujemy.
to, co mamy przed nimi, to ukrywać? O to chodzi? Bo tak to jakoś zrozumiałam. I przepraszam bardzo, ale z tej dyskusji, która się toczyła, kompletnie nie zrozumiałam. Nie wiem, czy starałam się być na bieżąco, ale kompletnie nie rozumiem tych stwierdzeń, że przewodniczących powinno się tam bardziej pouczać, czy coś w tym sensie. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Może państwo mi potem w kuluarach to wyjaśnią. Ja, tak jak powiedziałam, też mam z panem Sobolewskim zupełnie inne zdanie, ale jesteśmy jakby, mamy różne poglądy na różne rzeczy, ale na przykład w stosunku do mnie, tak jak powiedziałam, merytoryczna, proszę pani, nie tu, tylko tam. Ja się z nim zgadzam, ja się nie obrażam na to. Powiedziałam dziękuję panie przewodniczący, że mnie pan poinstruował. Nie widzę tutaj, żeby kiedykolwiek zrobił wycieczki. No ale jeśli jest prowokowany, no to też trudno, żeby nie odpowiadał. Więc tylko tyle. Proszę porozmawiać w swoich klubach o tym, co się dzieje na sesji i kto tę sytuację prowokuje. I będziecie państwo mogli wyciągnąć sami wnioski, bo myślę, że to nie jest 10, ani 15 osób. Dziękuję za wysłuchanie, bo jest późna godzina i dziękuję państwu serdecznie. Dziękuję. O głos prosił pan radny Robert Cesarz. Dopowiem tylko, panie przewodniczący, szanowne koleżanki i koledzy, że mnie, kiedy zaczynałem swoją przygodę, zresztą bardzo owocną, w poznawaniu arkanów samorządu, radni z wiekową tradycją mawiali, że miejsce radnego jest w Radzie, a miejsce Rady jest w ratuszu i radny ma prawo zapytać o każdą rzecz, to po pierwsze. Naturalnie komisje pokazywały, że wiele rzeczy tam się załatwiało. Nie oznacza to, że posiedzenia trwały krótko, bo tak też nie było, ale w dużej mierze pojawiały się przecież od komisji do sesji, ma prawo pojawić się jeszcze jakiś inny pogląd. Przedyskutujemy z kimkolwiek, ktoś ma jakiś pomysł, spotkamy kogoś na komisji, znaczy na ulicy, ten ktoś jest zainteresowany tym, co jest napisane na ogłoszeniu, czego dotyczy przedmiot sesji, jakie są założenia brane pod uwagę, też podpowiada pewną sugestię i pewnie z tego powodu, czy nawet na pewno z tego powodu biorą się potem pytania. Ale tenże radny, który już dzisiaj nie jest radnym, już jest na późnej emeryturze, mawiał, że pokora jest matką wynalazków. Ja wiem, że tej pokory nam brakuje i bardzo często gdzieś tam jesteśmy poirytowani różnymi posunięciami kogoś. Myślę, że pan przewodniczący nie ma tutaj wpływu na to, znaczy może panować nad przebiegiem sesji, tak. To jest jego święte prawo, któremu daje statut. Natomiast nie może odpowiadać za, niewątpliwie nie pokusiłby się o to, żeby ktoś został w sposób dosłowny obrażony, ale też każdy z nas tutaj zajmując miejsce jest człowiekiem odpowiedzialnym. Przynajmniej taki obraz prezentujemy, tak? Osoby odpowiedzialnej za siebie, za słowo i za działanie. Naturalnie kluby, jak najbardziej Halinko, masz rację, ale myślę, drodzy państwo i wszyscy ci, którzy w tym brzydkim, bo to jest brzydkie zachowanie, w tym brzydkim zachowaniu nie uczestniczą, mają świadomość, że najważniejsza jest godność człowieka, bo ja nie muszę przytakiwać, nie muszę kiwać, nie muszę się zgadzać, tak, mam prawo mieć zupełnie inne spostrzeżenie, ale nie mam prawa nie szanować tego człowieka. I to jest tak na tyle. A propos tego, co powiedział mój brat, powiem, że drodzy państwo, mnie, moich poglądów też nikt nie zmieni i one zawsze pozostaną takie same, bez względu na to, jaka sytuacja się pojawi. I tylko tyle, nie będę już robił żadnych innych dopowiedzeń. Dziękuję bardzo i przepraszam. Dziękuję za wypowiedź. Podsumowując, panie radny Robercie, dziękuję za taką bardzo wyważoną wypowiedź pana jako byłego przewodniczącego, bo ona jest naprawdę taka merytoryczna, taka jak powinna być. Zawsze pana ceniłem i cenię i szanuję za pana postawę i za słowa, które pan wypowiada, bo one naprawdę odnoszą się z pana doświadczenia i też mają na celu pokazanie błędów, może jest jakaś nauka do wyciągnięcia wniosków, ale zawsze pana głos
jest bardzo cenny z uwagi na pana doświadczenie zarówno życiowe, jak i samorządowe. Dlatego dziękuję panu bardzo za tą piękną, na wysokim poziomie wypowiedź. I jeszcze pan radny, tak? Jedno tylko, panie przewodniczący. To nie jest tak, że ja mam monopol. To jest tak, że ja kiedyś też tam zajmowałem pańskie stanowisko. Co prawda przy innym anturażu w tej sali. I wiem, jak trudno jest, naprawdę trudno zapanować nad umysłami 21 osób. Szczególnie wtedy, kiedy dochodzi do jakiegoś dyskursu powodowanego nie merytorycznością, tylko chęcią jakiegoś zaistnienia w sposób niekoniecznie właściwy. Natomiast z drugiej strony dziękuję za to, co pan mówi. Ja myślę, że wszyscy my tutaj mamy doświadczenie wielorakie, tak? Każdy na innej płaszczyźnie, bo na innej będzie siedzący vis-a-vis mnie kolega Grzesiek, tak? Inaczej spojrzy na pewne rzeczy koleżanka Ewa, inaczej koleżanka Halina czy Jarek, czy ktokolwiek inny tutaj siedzący, czy Ewa. Ale jeszcze raz podkreślam, że najważniejszy jest szacunek i ta godność drugiego człowieka. Nawet jeżeli on jest wielkim przeciwnikiem w danym momencie. Ja już nie chcę wracać do przeszłości, ale ja tego doświadczałem, będąc tam, panie przewodniczący. I nawet czasami miałem ochotę czymś wewnętrznie, czymś rzucić, tak, ale wiedziałem, że nie wolno mi tego zrobić, tak. Bo drodzy państwo, my jednak spędzamy ze sobą ileś czasu na przestrzeni kadencji. Zawiązują się znajomości, głębsze relacje, jakkolwiek by na to nie spojrzeć, ale rozstaniemy się kiedyś i szacunek, który sobie okazujemy, zawsze pozostanie. Przykładem jest koleżanka Ewa, z którą właśnie jedna Ewa, koleżanka druga Ewa, mogliśmy mieć różne poglądy i na pewno w wielu sytuacjach mieliśmy, przepraszam, ale zawsze pozostał szacunek. I dlatego dzisiaj to jest najważniejsze. Myślę, że wszyscy powinniśmy na to tak spojrzeć. To też dla kolegów, którzy ewentualnie no, z różnych przyczyn pokazują od czasu do czasu nam. Ja mam niejednokrotnie, panie przewodniczący, ochotę wstać i powiedzieć basta, nie wciskając guzika, bo trudno się przebić czasami, a głos mam dość donośny, basta, ale proszę się nie obrazić, jak kiedyś to się stanie. Bo naprawdę, no, tak dalej być nie może. My tu jesteśmy powołani do zupełnie innych, do zupełnie innego celu. Dziękuję i przepraszam. Dziękuję za to podsumowanie. Tylko tak jeszcze wspomnę dwa zdania. Pamiętam pierwszą sesję właśnie, kiedy kolega Robert podszedł i mówi, że z tego miejsca trochę się inaczej widzi pewne sprawy, inaczej się obserwuje i też to wszystko naprawdę inaczej wygląda. Sam wiem, jak to wyglądało siedząc, kiedy siedziałem po drugiej stronie. Wnioski można powiedzieć, że są wyciągnięte, ale tak powiedział bardzo ładnie właśnie kolega Robert Cesarz, że nikt nikogo nie musi lubić, ale szacunek każdemu i godność się należy, szanowni państwo. To tyle, jeżeli chodzi o sytuacje, które mają miejsce w tej sali. Powiem tak, że piszemy historię, niekoniecznie czasem tą dobrą, bo wiadomo, że i takie chwile są. Szanowni państwo, 12, przechodzimy do kolejnego punktu.